Sparkolacje. Jest Trojański. Odległym od centrum osiedlu życie płynie leniwie. Pan Trojański jak co dzień wyprowadza na spacer swego pieska. Nie podejrzewa, że to niewinne zwierzę stanie się przyczyną tragicznych wydarzeń. Tymczasem nad miastem krąży statek kosmiczny wysłany przez tajemniczą cywilizację mającą zawładnąć Ziemią. Jego pilot poszukuje dogodnej ofiary, aby zrealizować swój diabelski plan. Trojański i jego pies, nie podejrzewając niczego, odpoczywają po wyczerpującym spacerze. Niespodziewanie zbliża się kosmiczny drapieżnik, paraliżując upatrzoną ofiarę falami ekstra. Pilot dokonuje zstąpienia w psa, przejmując dowodzenie nad jego centralnym ośrodkiem nerwowym. Pies, pomocony przez obcą formę życia i napompowany do niewyobrażalnych wprost rozmiarów, niszczy domy, stawiane z trudem przez wiele pokoleń. Strach zawładnął miastem. Pożoga i zniszczenia są już znaczne. Kto powstrzyma ten straszliwy atak? Czy znajdzie się człowiek o sile pisuaru, dobrej koordynacji wzrokowo-węchowej, a do tego mądry, przystojny i chytry, który siłą swojego oręża zatrzyma niszczycielski marsz zbałamuconego psa? Zdeterminowany Trojański udaje się do swego tajnego laboratorium, gdzie od dawna pracuje nad stworzeniem człowieka o zmiennej kubaturze, zdolnego do lotów na krótkie dystanse. Pracuje w tajemnicy, dlatego też dla niepoznaki laboratorium swoje umieścił w budce stróża parkingowego, gdzie zatrudnił się 30 lat temu. Aby jego tajemnica nie wydała się, wyrwał sobie wszystkie zęby, co nie pozwala mu obecnie wydawać innych odgłosów poza stękaniem. Podziemne laboratorium powstawało długo. Trojański bał się, że wszystkie jego badania pójdą na marne. Kradzież jego ukochanego psa naprowadziła go jednak na właściwy trop. Tak oto powstaje Heros, który przywróci spokój miastu, a przede wszystkim zwróci Trojańskiemu jego ulubione zwierzę. Czy jednak tak wyglądać ma superbohater? Twórca nie zadbał o jego wygląd zewnętrzny. Nasz zbawiciel nie jest chyba również na tyle silny, aby rozerwać opakowanie, w którym jest przechowywany. Nie wszystko udaje się od razu. Niezbędna do zadań bitewnych wydaje się również trzecia noga, umieszczona zamiast narządu rodnego w kroczu. Tak, chyba skończyłem, myśli Trojański. Nie podejrzewając zagrożenia, przedstawiciel obcej cywilizacji dokonuje dzieła zniszczenia z wnętrza psich trzewi. Nie jest zły, wykonuje tylko rozkazy. To jego spaczona Fizys kazała mu być nędznym i śmierdzącym wrogiem ludzkości, który na końcu niechybnie zginie z ręki mściciela. Heros nadlatuje, celując w zniszczenie obcego. Walka trwa długo i jest zacięta. Heros, dzięki geniuszowi swojego twórcy, zna wyniki walk bokserskich z lat 50., co niewątpliwie pomoże mu w zwycięstwie. Wiedząc, iż jego przeciwnik składa się w 50% z substancji, którą na ziemi zwiemy pianą do golenia, stara się celować głównie w jego głowę. Trzecia noga Herosa pomaga mu osiągnąć cel. Także garby, tak nielubiane na ziemi, stają się cennym narzędziem rażenia. Pies Trojańskiego wreszcie wrócił do swego pana. Radości było co niemiara. Niezbędna do zadań bitewnych wydaje się również trzecia noga, umieszczona... Aby jego tajemnica nie wydała się, wyrwał sobie wszystkie zęby. 30 lat temu.